Poczucie obfitości nie jest tym, co do ciebie przypływa, tylko tym, co odpływa. No tak, jak to rozumieć? No, mi się wydaje, że ja to tak postrzegam, że jak już mamy wszystko, no to się z tym dzielimy tak naprawdę. I to, co na przykład też wypływa z naszych ust, i nawet samo bycie, bo my nie widzimy energii, jaką emanujemy, i to na tym polega właśnie, że ta obfitość jakby w sposób taki transcendentny przenika innych i wypływa z nas. Przez to, że my już samą obecnością emanujemy jakby takimi pozytywnymi wibracjami. I to o to chodzi w tym powiedzonku. Nina, tego w szkole ci nie powiedzą.